A dzisiejszy dzień zaczynamy z zupełnie innego miejsca niż kemping. Przyjechaliśmy sobie na plażę z wrakiem. Tutaj jest taki parking, jak widzicie tutaj za mną. Taki, nie za ciekawy bym powiedział, jakieś tam miejsce takie szare, ponure. I tutaj też sobie kamperkami ludzie stają, jak coś. Tu jest jedna ścieżka, którą my idziemy, a druga jest tam gdzieś bliżej, tam koło tego płotku bardziej. I zaraz jak wyjdziemy, powinniście zobaczyć wrak. I ja też, bo jeszcze go nie widziałem. Ale powiem wam, że tu jest taki fajny piaseczek. Nie jest taki czyściutki szary, ale taki szarawy, ale piaseczek. I gdzie jest ten wrak? Tak wyglądają tutaj plaże i woda. Tu już Paulina poszła z Oliwierem. Gdzie trochę jest ludzi? Czy kąpie? A wrak jest tam. Tam jest wrak. Wiecie co, taszczę ze sobą wszystkie te torby swoje z dronem, z tymi ręcznikami. I powiem wam, czy zastanawiamy się, czy tutaj zostać po prostu, czy tylko się wykąpać, posiedzieć i wrócić tam do nas, bo niczego tak nie lubię, jak taszczenia tych wszystkich majdanów ze sobą. Oliwier i dziewczyny zostały z tyłu, jeszcze się tam kąpią. A ja się przejdę tutaj pod ten wrak, bo jeszcze póki wiatru nie ma, może uda mi się polatać trochę dronem. Bym dłużej czekał, tym pewnie wiatr by był coraz mocniejszy. Ty wrak prezentuje. O, już się rozpadł, zardzewiał cały. Podejdę tam bliżej, to wam pokażę z bliska. Ale woda jest tutaj przyjemna, to cieplutko, fajna. Jeszcze od tej strony wrak. Całej okazałości. I tam ciągnąca się plaża. Dobra, spróbujemy odpalić tutaj drona, żeby to musi uda wystartować. Nad ranem polataliśmy, wyjąłem teraz GoPro, ponakręcamy trochę z GoPro, bo chcemy wejść tam do wraku. Znaczy wy nie chcecie, ja też tam nie chcę wejść, ja chcę wejść tylko zobaczyć, jak to tam wygląda od środka. Żeby mi aparat nie utonął, to odpaliłem teraz GoPro. Ale tutaj zobaczcie, piaseczek ładny jest, można normalnie wejść. Chyba, żeby jakaś blacha leżała, to ja powiedzę, ja mam klapki. Idziemy z Laurą, tutaj wejdziemy. Boisz się? Nie ma się czego bać. Mogę chyba dotknąć, jak nic się nie stanie. Nic się nie stanie. Dobra, to robimy tak. Ujeżdżę, idzie tu głęboko. Spadek tutaj taki się zrobi wielki. Ja mam klapki, ale tutaj jest piaseczek, na razie nic nie czuję. Ale zobacz, tutaj są jakieś deski. Widzisz tu, dobra? To jest jakaś deska, jakby go sztucznie trochę podtrzymywali. Ale tu się robi głębokość, no to będzie głęboko, no szybko się schodzi na dół. Zobaczcie, blacha. Drabinki jeszcze ocalały. Ale ze żarem. No. Przelatuje jakby statek widmo. Czekajcie, zajrzeć tutaj do środka. Czekaj, zajrzę tylko do środka. Zobaczcie, jak tutaj od środka to wygląda. Wszystko zeżarte. Z korozją.
czwartek brak. Ale co, opójście? Tak, to jest... Strasznie? Tak. Nie, jest fajnie, może. Dobra, idziemy z tamtej strony. Idziemy jeszcze z tej strony zobaczyć. Tutaj jakiś zbiornik, torpeda. Normalnie jak torpeda wygląda. Zbiornik z gazem, na gaz był. Czekaj, pokażę jeszcze. Ale chuligan są wszędzie. Wyobrażasz sobie, że nagle, jak my tam stoimy, nagle pirat taki wyskakuje. No, bo się łamie ten statek. A już się widzicie, fale robią. Południe się zbliża i już się fale zaczynają robić. Tutaj też uważaj, bo tutaj jakaś część leży od statku. Statek się rozsypuje pomału. Już wracamy na naszą plażę, ale tutaj po drodze jeszcze jest coś takiego pobijane, gdzie niegdzie są takie patyczki, widzicie, z kartkami. I tutaj jest, co jest napisane? Tutaj są złożone jajka żółwi morski. One się, jest tutaj prośba, żeby tutaj nie przeszkadzać im i one są chronione prawem. Także są chyba sporawe mandaty. Widzicie, dlatego tu się nikt nie rozkłada na tej plaży, tylko wszyscy tutaj do tego miejsca tutaj. Tu jak ten murek widać. Tak, jak ten murek dokładnie. I od tego murka tutaj już nic się nie rozbija. Więc idziemy na naszą plażę. Jak widzicie, tutaj na plaży jest trochę osób. Trochę, ja wiem, czy dużo na taką plażę popularną. Bo to jest dosyć popularna plaża, dosyć znana. To nie ma, ale też sami Grecy. Stało tam może ze dwa kamperki na parkingu i tyle. Idziemy jeszcze z Laurą się pokąpać trochę. Zabraliśmy, czy ja zabrałem w sumie maskę, Laura ma okulary. Zobaczymy, co, czy coś tutaj jest w ogóle. A teraz? W tej wodzie. Ja mogę powiedzieć. Idziemy pod wodę. Idziemy pod wodę, tak? Mówi się, idziemy pod wodę i będziemy nurkować. Tak. Widzieliście tam trochę rybek, ale powiem wam, że są takie fale, że tak nas znosiło na te skałki, że aż ciężko się nurkowało. Wrócimy sobie teraz na ręczniczek, poczniemy trochę. Zebraliśmy się już z plaży, posiedzieliśmy tu 2-3 godzinki. Jak widzicie, tutaj jeszcze wjeżdżając na górę, wracając na kemping, tu się podjeżdża pod górę i można się zatrzymać na takich parkingi porobione, takie zatoczki. Z miejscem nawet do posiedzenia. Zobaczcie, jaki tutaj jest widok jeszcze stąd. My tutaj byliśmy na tej pierwszej plaży, a tam jest ten wrak. Tutaj jeszcze po lewo, tam jest to miejsce, gdzie tutaj jest ten parking. Jeszcze tutaj jest jakaś restauracja, w której też sobie można przyjść. Taki widoczek. A my jeszcze sobie wjedziemy chyba na stację, nie? I zatankujemy. To wjeżdżę i zatankuję. Zaraz wam powiemy, po ile jest diesel tutaj. Diesel! Action, nie, diesel 1169. 1169. Takie ceny diesla. A benzynki 1489. Wróciliśmy z powrotem na kemping. Teraz mi telefon wypadł. Wróciliśmy z powrotem na kemping. Więc idziemy jeszcze, pogoda jest, idziemy u nas jeszcze się położyć chwilę. Na leżakach spędzimy chwilę i zobaczymy, co dzisiaj. Dzisiaj gdzieś jedziemy? Nie, już nie. Nie, już nie. Chyba dzisiaj odpoczniemy. Poleżymy sobie, idziemy teraz na plażę, zobaczymy, czy dużo ludzi u nas jest na plaży, bo jeszcze dzisiaj nie byliśmy. U nas może podobne, tylko plaża troszkę inna, ale jak chcecie zobaczyć. Za dużo ludzi dzisiaj nie ma na plaży też. Idziemy się wykąpać, bo... Gorąco dzisiaj, to chmurki jakieś tam wychodzą. Zobaczymy, czy dzisiaj tak zapowiadali, że ma być trochę chmurek. Ale jest i tak ciepło. Oliwier tutaj zakłada ortezę do pływania. Idziemy do wody. Posiedzieliśmy chwilkę na plaży. 2 godzinki zleciały. A tutaj zobaczcie, chmurki wychodzą. Ja wracam na kemping. Dziewczyny jeszcze tam chwilę zostają. Idziemy coś zjeść, rzucić na ruszt i zobaczymy, co będziemy później robić. Na zakończenie dnia przyjechaliśmy sobie ponownie do Gitionu. A
Spotkaliśmy tutaj takich Polaków i umówiliśmy się tutaj w tej restauracji, którą widzicie za nami. Polecali nam ją i znają. Poczekajcie, bo tutaj zdjęcia jakieś są organizowane. I nie tyle co mam może polecają, co mówią, że znają, bo tutaj też ten właściciel mówi po polsku. Znaczy nie wiem, czy mówi po polsku, ale żonę miał Polkę i mówią, że mają dobre jedzenie, więc przyjechaliśmy sprawdzić. To jest taka restauracja troszkę bardziej podrybna, tak nazwał, ale jakieś tam mięska czy coś też są podobne. Zobaczymy, pójdziemy, zobaczymy, tylko jeszcze czekamy na nich. Tutaj to jest pierwsza, zaraz jak się wjeżdża do Gikionu jak coś, to możecie sobie, czy to możecie tutaj podjechać i oni tam już na nas czekają, widzę, że przyszli właśnie. Więc zaraz idziemy, tylko jeszcze sesja zdjęciowa. Patrzcie, tutaj jest. Klimatycznie. To jest ta wyspa, na której byliśmy, to jest tam widać ten czubek latarni. To jest wyspa, a to jest droga, z którą się przyjeżdża z kempingu. Dobra, idziemy teraz do restauracji. Wczoraj byliśmy tam dalej, jakbyście pojechali, to tam zaraz jest port. Jedzie się kawałeczek za ten, jeszcze tą drogą i zaczyna się port i tam byliśmy wczoraj. Zobaczcie sobie, jakie są ceny w restauracji. Bierzesz jakieś ryby czy coś? Owoce morza? Nie wiem. A ty, Oliwier? Filet z kurczaka. Laura, jesteś w Grecji, a nie filet z kurczaka. Ale filet. A ja sobie wezmę musakę. Dzisiaj ja spróbuję. Feta. Teraz przejrzymy sobie, zastanowimy się i coś wybierzemy. Dostaliśmy taki fajny chlebek. Na przystawkę. Do przegryzienia, chyba. Można go sobie tutaj w Oliwie moczyć trochę i jeść. Bardzo dobry chleb, taki podpiekany chlebek, fajnie. Wodę, nie wiem, czy dostaliśmy wodę od razu, czy zamówiliśmy? Tak, dostaliśmy. Dostaliśmy też wodę od razu. Wolne spożywa piwko. No niestety nie. I czekamy na nasze dania. Paulina zamówiła co? Co ty zamówiłaś? No, ośmiornicę. A ośmiornicę? Ja Oliwier zamówił kalmary. Laura zamówiła najlepsze. Filecika z frytkami. O. A ja zamówiłem musakę. Przyjdę, to wam pokażemy. No zobaczcie, co Paulina dostała. Macki ośmiornicy. A dlaczego dwie? No i co? Pierwsze wrażenie? Jak ośmiornica. I dostaliśmy jeszcze z dziećmi. A dobra, jest. Pastę pakłażynową. O, idzie moja musaka. O, moja musaka. Wygląda. Dostaliśmy jeszcze takie warzywka grillowane w gratisie. Co to jest, pieczarka? Co to jest, Laura? Nie. Zobaczcie, tu Laura rozkroiła. Takie. A gorące bardzo. Dzięki z warzywki zrobione. Zaraz spróbujemy. Smażone kalmary. A gorące. Tutaj wyglądają, no gorące. Dopiero co usmażone. I z tych nic ciekawych to jeszcze Laury kurczę. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy. Wracamy już na kemping, nie chodzimy nigdzie. Dojedziemy na kemping, bo zrobiła nam się 11 godzina, więc lecimy z powrotem.